Robert Ruchała, Pokalik KSW 60. Jak się tutaj bawiłeś? No bo my przednio powiem, no kosmiczna była to gala. Tak, cześć, witam wszystkich. Naprawdę gala pełna emocji, super, super walki i bardzo mi się podobało. Przede wszystkim fajnie, bo byłem w narożniku Karoliny i też doświadczyłem takich emocji. Już chciałem normalnie wejść do tej klatki i... Znaczy byłem w tej klatce i poczułem ten zapach. To jest taki specyficzny zapach i to jest tylko w klatce. I kiedy tam wchodzę, to naprawdę mam ochotę już się bić. Który z pojedynków podobał Ci się najbardziej na tej gali? Najbardziej podobał mi się pojedynek Kaczmarczyk VS sobie. No właśnie, ale to też taki fajny w ogóle scenariusz pisze po tym zwycięstwie, bo wielu kibiców chciałoby zobaczyć Twoje starcie z Patrykiem Kaczmarczykiem i zastanawiałem się, jak Ty do tego podchodzisz. Tak, ja jestem gotowy na zwycięzcę z tej walki. No co, byłby rewanż, zrewanżowałbym się Kaczmarczykowi. Jestem otwarty na tą walkę. Zadeklarowałem Jurasowi, że mogę wejść na face to face do klatki, ale Patryk nie miał siły, no i ja jestem otwarty na ten pojedynek. Wiesz, za kulisami żartowaliśmy, że może taki pomysł był, jakbyś się położył obok niego i to byłby taki jedyny w historii face to face. No, na pewno byłoby śmiesznie, no, aczkolwiek, no co... Nie było face to face, ale jestem gotowy na pojedynek. Jakie luki zobaczyłeś w jego grze dzisiaj? Jakie luki zobaczyłem? No jest, Patryk jest przekrojowym zawodnikiem, dobrze uderza w stójce, zapasy też na dobrym poziomie. No ja widzę tam luki w parterze, w stójce też widzę luki i, no i na pewno to wykorzystam. Jakim cudem on nie odklepał tej balachy na kolano? Nie mam pojęcia. Słyszałem, że na pewno, że tam chrupało kolano i że było ciężko, ale mówił Kaczmarczyk, że a dobra, że okej, nie? Ale widzicie, no nie poddał się i walczył do końca. No i wygrał. Wiesz, to twoja historia pokazuje, że wcale nie, w twoich walkach nie trzeba klepać. Wystarczy krzyczeć. Tak, to prawda. Akurat, no jestem zawodnikiem, który miał dwa werbalne poddania. No nie wiem, to po prostu tak jakoś jest w tych poddaniach, że jest już i koniec, nie? I przeciwnicy się poddają. Ten pojedynek z Patrykiem Kaczmarczykiem, on się unosił nad tą klatką, wokół tej klatki i tak się zastanawiam, kiedy do tej walki może dojść? No to już pytanie jest do włodarzy KSW. No ja jestem gotowy, fani chcą tej walki, no bo jednak to byłby rewanż z poprzednich lat. Ja jestem też innym zawodnikiem, Patryk jest innym zawodnikiem, także na pewno byłaby super walka. Mhm. Ale myślę, że czerwiec to jest za wcześnie, no bo on po takiej walce nie jest w stanie się przygotować, nie ma się co oszukiwać. I taką realną datą to się wydaje gdzieś wrzesień, no to już Aleksandar Ilić ogłosił galę KSW w Chorwacji, więc pewnie byś chciał zwiedzić wybrzeże chorwackie. No byłem kiedyś w Chorwacji i bardzo fajny kraj, bardzo ładne pogody mają. No i oczywiście jestem chętny, no zobaczymy, ja chciałbym się bić jak najwcześniej. No. To wszystko zależy od KSW. Michał Sobiech również pokazał się doskonale. Jak Ty punktowałeś to starcie? Ja też punktowałem na Kaczmarczyka, jednak było bardzo dużo zwrotów akcji, ale to jednak Patryk przeważał w tym pojedynku. Byłeś zaskoczony, że przetrwał te wszystkie uderzenia na schaby, bo widać było, że było naprawdę tam ciężko, a mimo wszystko... Tak, bardzo, bardzo byłem no, w szoku, że Michał tam jeszcze stoi. No, była to ciężka walka. Michał pokazał naprawdę ogromny charakter i gratulacje dla Was, chłopaki, bo no, pojedynek był przedni. Któraś walka jeszcze zapadła Ci w pamięć z dzisiejszej karty? Karoliny Wójcik, bo byłem w narożniku. Także naprawdę emocji było ogrom i bardzo się stresowałem. Mówiłem trenerowi przed, że jednak znacznie wolę walczyć, bo no, zależy to wszystko ode mnie, a tutaj jednak będąc w tym narożniku, no to wszystko musi wykonać zawodnik, który walczy. I wykonała chociażby trójkąt rękoma w stójce. Myślisz, że byłbyś w stanie Ty wykończyć taką technikę? Myślę, że szukałbym obalenia z tej pozycji i myślę, żeby się udało obalić, no bo tam wystarczyło, no Karolina po prostu zrobiła błąd, że głową nie poszła w dół. Podcinała nogę, ale po prostu bez ciała i no i dlatego przeciwniczka nie była na ziemi. Dziękujemy profesorowi za pasów, czekamy na kolejne starcie. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich fanów, którzy mnie wspierają, którzy oglądają moje walki i no bardzo Wam wszystkim dziękuję. Trzymajcie się. Dzięki.